Dzień dobry. To znowu ja. Doktor Mejos. Kończymy, mam nadzieję, w tym odcinku już pierwszy szpital. Zobaczymy, jak pójdzie. Blink, blink! Blink! Gdzieś się nam robi kolejka. Tutaj mamy kolejkę, bo mamy zadanie akurat na ten pokój, także... Dlatego mamy tutaj kolejkę. Pacjentowi nie podobało się w szpitalu i wyszedł z hukiem. Najwięcej zastrzeżeń miał do wygłodzenia, straszliwie spragniony, strasznie znudzony. W szpitalu przebywał 145 dni. Wow. Nie wiem, co jeszcze oczekiwał oprócz tego, co tutaj jest do wyboru, ale więcej opcji już nie mam. A, pielęgniarz młodszy nie może dojść do celu drzwi. A? Chodź tu. On nie jest pielęgniarzem. Dwóch zmarło, to fakt. Zobaczmy personel, jak wygląda to. Ciebie zatrudniliśmy do diagnostyki. Przydałaby się druga pielęgniarka do oddziału. Nie ma takiej. Okej. Poszukamy dalej. Lekarzy też możemy powiedzieć. Ciebie możemy zostawić. Nie zna hiszpańskiego. Spoko. Śmierć pacjenta. Smutna wiadomość. Zmarł jeden z naszych pacjentów. Pacjenci mogą umrzeć, jeśli leczenie jest nieefektywne, albo gdy czekają zbyt długo, to pogarsza ich zdrowie. W efekcie spada reputacja szpitala. Istnieje również ryzyko, że pacjent powróci, aby nawiedzać szpital. Jeśli to się wydarzy, potrzebny będzie dozorca ze specjalizacją łapiduch. Nowy odcinek, nowe problemy? Ja... Yeah. No i proszę. Czyściek dużej energii, ma delikatne dłonie. Dodamy cię tutaj. Person. Przepraszam. Teraz ich tu będzie dwóch sługi, tych czterech ludzi. O, mamy poziom 6. Jeszcze wyleczyć 6 pacjentów i zarobić 17 tysięcy. Wykonaliśmy quest. Wyleczyliśmy 3 z 5 pacjentów. 10 reputacji, 10 tysięcy i 10 kudosów. Ok. Możemy tutaj kupić coś ciekawego. Telewizor możemy kupić za 75 kudosów. No proszę. Palnijmy telewizor. Przesuńmy ten kwiatek. Drugi telewizor. Proszę. Serio? Oni oglądają śnieg na tych telewizorach? No to rzeczywiście interesujące. Jeszcze jeden pacjent i druga gwiazdka. No, zarobiliśmy 28 tysięcy. Nieźle. Drogi administratorze szpitala, druga gwiazdka. Gratulacje, twój szpital otrzymał dwie gwiazdki od Ministerstwa Zdrowia w Two Point.
W tym tempie już niebawem osiągniesz w tej placówce wszystko, co możliwe. Gołym okiem widzę, jak rośnie twoja pewność siebie. Lepiej, żeby nie skończyło się to druzgocącą kreską. Pachnącymi pozdrowieniami. Arkin w Oxbridge. Pakowano automat ze słonymi przekąskami. 150 kudosów i 20 tysięcy do... 150 kudosów. Może coś do naszych gabinetów? Termistycznie. Dokupimy. Szafka na leki 400. Ale na przykład wagę. Palniemy. Piramidę żywieniową. Możemy dawać plakaty na ściany. To jest poziom drugi. Good patients try to behave like human beings. That means you. Zowa gwiazda. Oko. Whatever is this. Mam dwie. Ma też poziom drugi. Okej. Aga. Jest w spoku. Poziom trzeci. Teraz co dać do apteki. Bo po prostu różne plakaty to dodajemy. Mogą być nawet za maszyną, że to nie przeszkadza. Mina żywieniowa. Jakąś nagrodę tu. Coś go tu. Prestiż poziom trzeci. I kolejny raz to samo tutaj. Mitka żywieniowa. I Lili. Kacik. Uwagę. Uwagę też. Możemy dać. To się blokuje. Czuję nic z nim. Pomroczność. Akurat z poziom trzeci. Trzeci. I brawo. Będzie z poziom trzeci. Śnieg lepszy, gdy musisz przeczekać te 17 dni urlopu. Szybciej mija czas. Inspektor zdrowia nas odwiedza. Lepiej, żeby mu się spodobało. Leczyć 30 pacjentów, zarobić 400 tysięcy i osiągnąć wartość szpitala 750 tysięcy. Kolejne gabinety będą tego potrzebne. Na razie nie widzę żadnych kolejek, więc nie chcę otwierać nowych gabinetów. Co ty czekasz? Wizytę w gabinecie. Wiem. Jechać. Mieszkam w pokój i się podświetlą ludzie w kolejce.
Naprawcie to. To. Tak, jak się naprawia maszyny? Bierzesz klucz francuski i napierdzielasz ile wlezie. Chciałbym, żeby tak się naprawiało maszyny. Puszcza szpital. Chyba był zadowolony. O, gość z żarówką na głowie. One się gapią w ten śnieg. Pan Jobsworth przysłał nam raport z ostatniej wizyty. Ma 30 stron, więc go nie przeczytaliśmy. Ale podsumowanie brzmi tak. Jedna z lepszych placówek medycznych w naszym hrabstwie. Na pewno będzie faworyzowany przez wyrafinowanych chorych. Doskonała robota. Przyjemny raport wpływowego specjalisty od służby zdrowia w naszym hrabstwie. Wezwanie zrób wrażenie na VIP-ie ładnym szpitalem. Udało się dostać 5000 kasy, 8 reputacji i 10 kudosów. Aha. Dozorca wie jak się robi? Tak. Tak się robi. Śpi się na biurku. Kogo mi chcecie przespać? 7 z pomrocznością jasną, spoko. Dawać ich tu. No, dawaj nową głowę. Look. Awans dla członka personelu. Młodszy lekarz. Trzydziestostronowy raport, czekaj, czy mu się zdziało. No dokładnie. Jakie mamy szanse na wyleczenie? 88%. Ej, pierwszy wyleczony. Jeszcze 6. Się leczenie. Mieliśmy 90% szans na wyleczenie. Ej, jest tu kolejka? Jeden gość czeka, ale już pielęgniarka idzie, okej. Okay. Zarobiliśmy 15 koła. Całkiem. Don't forget to tip your nurse. O nie, zabiliśmy ją. Tak zapłaciła nam za wizytę 8000, ale zabiliśmy ją. A. Teraz się pojawi duch pewnie. Umiesz walczyć z duchami? Tak, no stój tu. No nie, nie pojawił się duch. Ciekawe. Może sobie wygenerował raport przez generator? Może? Fuck!
Oni się tak przewracają przy tym. No, iż podlej kwiatka. Będzie ładniej w tym pokoju. Czterech z siedmiu wyleczonych, także zaliczyliśmy te zadanie. Żeby zaliczyć zadanie, trzeba wyleczyć przynajmniej połowę. Ej, wartość szpitala już osiągnęliśmy. Wyleczyć zostało 8 pacjentów i zarobić 225 tysięcy. Ej, czyli zostało nam już tylko czekać. No i maszyna się zepsuła oczywiście w trakcie wykonywania questu, ale na szczęście quest już zaliczyliśmy. Dobra, następny. Kolejny z lampą na głowie. Co to było, te doing? To, że on się wyleczył. Sam Frankenstein. Tak, ten Frankenstein. Sam Frankenstein. Jeszcze się udało kolejnego wcisnąć. Chyba szóstego się nie uda. Ostatniego, w sensie siódmego. Też może. Nie ma żadnego bonusu za to, że wyleczymy ich więcej niż połowę. A raczej nie zdążymy. To na styk będzie. O! Aha! Na styk. Udało się wyleczyć 6-7 pacjentów. Jednego zamordowaliśmy. 10 tysięcy kasy, 10 kudosów dziś. Spoko. No dawaj, podlej jeszcze tego kwiatka. Widzę, że przydałby się chyba trzeci dozorca. Brzydki nawyk? Chodzi w szpital. Notorycznie wyłącza światło. The fuck? Whatever. Chociaż dajecie sobie radę. Staniemy przy dwóch na razie. Odblokować kiosk. O, zabiliśmy kogoś. Do środki mu podaliśmy. The hell? A, zginęło mu się. Nie ma ducha.
28k. Zarobiłem. Ten tańczy. A dyżurze. No, tytuły tych piosenek. Kolejnych dwóch włączonych. 116 tysięcy. Wiesz, że podczas budowy pomieszczenia możesz się podnieść, klikając z jego podłogę. W ten sposób możesz go przesunąć, obrócić, przemieścić jako obiekt. To pomieszczenie. Fajne. No, zabiliśmy kolejnego typa. No i mamy ducha. Ale spokojnie, już nasz Ghostbuster idzie sobie z nim poradzić? Nie. Najpierw idzie naprawić maszynę. Znaczy konsultant nie może dojść do celu. O? Czemu nie może dojść do celu? Pacjent umiera, czasem pozostaje tu jego cząstka. Niestety jest to ta najbardziej przerażająca cząstka. Może to przeszkadzać tym z nas, którzy wciąż trzymają się życia. Co więcej, duchy to straszne brudasy, pozostawiają za sobą ślady z ektoplazmy. Mają również zwyczaj dematerializacji i pojawiania się gdzie indziej. Kogo wezwiemy? Oczywiście dozorcy ze specjalizacją łapi ducha. Taka osoba w pełni wyszkolona i wyposażona w najnowocześniejszą technologię do wysysania dusz... W przyszłości być może będzie nawet w stanie wykorzystać materię duchową w badaniach. God damn. Nowe nagrody. Kolejny raz lekarz roku, okej. Okay. Kolejny raz pielęgniarka roku. Nie mamy kolejny raz dozorcy. Asystenta roku też nie. Drugi raz pracodawca roku. Nice. Taku śmierci nie będziemy mieli, bo mieliśmy ich dużo. Drugi raz z rzędu najbardziej prestiżowy szpital. I nagroda ulubieńca pacjentów. Specjalna nagroda honorowa przyznawana przez pacjentów. Swoje głosy przyznają oni zwykle na podstawie udanych terapii, lekarza oraz jego reputacji. I? Jak to mówił Cyceron, gdy mówił o szpitalach. Ae grotto dum anima est. Spes esse dictur. Aha. Dobrze wiedzieć.
O, zwiędnięty kwiatek. Alarm, zwiędnięty kwiatek. W tłumaczeniu na język polski, dopóki chory oddycha, jest nadzieja. Aha. Przepraszam na chwilę, ale naprawdę muszę iść do łazienki. Stawię sobie to, żeby ta gra sobie zbierała te pieniądze i... Niby się za chwilę.
Że to jeden z najbardziej ekscytujących momentów w tej grze. Drogi administratorze szpitala. Czyli gwiazdkowej szpitala. Gratulacje. Twój szpital otrzymał 3 gwiazdki od Ministerstwa Zdrowia w Two Point. Mam nadzieję, że pamiętasz wszystkie kroki, które pozwoliły ci stworzyć tak modelową instytucję. Hrabstwo będzie oczekiwać, że powtórzysz to nieskończenie wiele razy. Niechaj ta wiedza uwolni cię od pewności siebie i napełni twoje serce trwogą z pachnącymi pozdrowieniami. Tarkin Foxbridge. Odblokowano kiosk, 200 kudosów, 30 tysięcy premii. Ej, ale w tym momencie skończyliśmy pierwszy szpital, tak? Blink! Shine, everyone. And if you happen to be in Lower Bullocks this morning, watch out for the gathering of druids down at Grogben's Ring. In a total coincidence, the town will also pay host to a psychology convention today. Should all work out nicely. Ej. Rozbuduj swoją sieć, tworząc drugi szpital. Lower Bullock. Witaj w Lower Bullocks. To urocza mała wioska dotknięta przez ogromny problem. Znaczna część populacji wierzy, że jest gwiazdami rocka. Tutaj pomóc może tylko jedna rzecz. Psychiatria. Jedyni lekarze ze specjalizacją psychiatryczną są w stanie diagnozować i leczyć pacjentów w pomieszczeniach psychiatrycznych. Udało nam się znaleźć jednego, ale nie powinniśmy ustawać w poszukiwaniach kandydatów z tą i innymi przydatnymi specjalizacjami. Odblokowano pomieszczenie psychiatryczne. Okej. Wspólny psychiatry. Zobacz. Będziesz psychiatrą? Fotel, leżanka, szafa na akta, koszyk w rogu. Trochę tych kudosów. Jak to się tam... Kudosy, tak. Wiem, że było coś takiego... Ekspres do kawy? No właśnie, za 200 kudosów. Jeszcze piramidę żywieniową, jakąś brązową nagrodę. Linkę. Nie wiem, ze dwa okna. Perfekto. Jesteś psychiatrą. Tak. Jesteś asystentem. Potrzebny nam jest lekarz internista. No proszę. Wrodzony mentor, a braki w motywacji. Chodzi wolniej. Silna lewa noga, to jest w ogóle psychiatra połączony z internistą, nie? Dobra, z braku laku musimy wziąć ciebie. Teraz jeszcze apteka. Posz, ekspres do kawy, pociągu, nie? Te dwie gaśnice. Czapka na akta. Linka. Parę plakatów. Poziom trzeci. Okay. Tu jest potrzebna pielęgniarka. Mamy nikogo ze specjalizacją do apteki. Pielęgniarzy do oddziału. Tam jest potrzebny. Otworzymy.
Nowa technologia. Podpisaliśmy kontrakt z Bungie Technologies, firmą, która posiada sporą liczbę szpitali badawczych w całym kraju. Mają na nas ciekawą ofertę. Niedawno cofnięto im licencję psychiatryczną z powodu, z którego lepiej się nie zagłębiać. Chcą nam przysłać pacjentów, a w zamian pozwolą kupić nam technologie, które niedawno odkryli. Dopóki nie uzyskamy licencji badawczej, będziemy potrzebowali wszelkiej technologii, jaką tylko uda nam się zdobyć. Okej. Okay. Może byśmy tak nieco rozbudowali ten szpital, przyjmując jednocześnie pacjentów psychiatrycznych z Bungo. Okay, czyli na pewno będzie potrzebny nam drugi gabinet psychiatryczny. Kawka. Czy... ekspres do kawy. Linka. Parę plakatów. Poziom trzeci. Grazie. O! Odkryto nową chorobę. Syndrom prysznicowej gwiazdy. Nasi lekarze odkryli nową chorobę. Pacjent święcie wierzy, że jest największą gwiazdą roka, jaka stąpała po ziemi. Choroba ta jest szczególnie uciążliwa dla jego otoczenia. Ślemy go na wizytę u psychiatry. Da. Potrzebny nam jest pielęgniarka. Potrzebna nam jest pielęgniarka z obsługi apteki i lekarz psychiatra. Nie uwiera dzisiaj poprawka. A, będzie nam też potrzebna toaleta. Tutaj małą toaletę. Taką na dwie. Miny. Jeden zlew, suszarka, jakiś kosz. Ślinki tu nie będę upychać. Miejmy trochę. Plakatów. Chcemy podnieść to do poziomu trzeciego plakatami. Się uda. Yep. Pomieszczenie socjalne. Myślę, że je walniemy tutaj po prostu 3 na 5. Kanapa. Wzorek. Nie. Parę szafek. Mamy automat z piciem. Automat z piskami. Kosz. Ekspres do kawy. Jeszcze raz. Linkę im damy na środku pokoju. Plakatów. Przyrząd do ćwiczeń moglibyśmy kupić, jakbyśmy jakieś 20 kudosów wydębili. W razie tyle. Ale śmiesznie chodzą. A tak, tutaj powinniśmy jeszcze... Przede wszystkim walniemy kiosk na wejściu do szpitala. Bo może z tej strony. Nowa technologia. Bungie Technologies przyznało nam dostęp do swoich najnowszych technologii. Ulepszonego automatu do leków oraz ulepszonego urządzenia do diagnostyki ogólnej 1, 2, 3 scan. Jeśli je kupimy, nasze maszyny staną się potężniejsze i umożliwią nam diagnostykę oraz leczenie większej liczby pacjentów.
Aby ulepszyć maszynę, potrzebujemy dozorcy specjalizującego się w mechanice. Wybierz maszynę, a następnie opcję ulepszenia. Odpowiednio wyspecjalizowany dozorca ulepszy maszyny za jakiś czas. Być może Bungie Bungle stworzy dla nas więcej tych. Dobra, ja chciałem postawić kiosk. Parę fontann. Tomatów z przekąskami. I stojaki z oletkami. I parę koszy. Tu jeden jest. Coś takiego. Ulepsz urządzenie. Okej. Au. To ulepszanie. Odkryto nową chorobę. Słowotok. Chyba ja na to cierpię. Choroba, o której wszyscy teraz mówią. Słowotok błyskawicznie się rozprzestrzenia, a chorych można usłyszeć z daleka. Wiem, że jest potrzebny pracownik w aptece, ale nie, mam na razie aptekarza. Dobra. Ty się w tym nie specjalizujesz, ale będziesz musiał jakoś sobie dać radę. Ja tak by się tu jeden. No i oczywiście asystent. Sługa klienta, poziom trzeci. Zdatny nasz szał toaletowy, klasowy błazen, barania głowa, zdarza się jej utknąć w koronach drzew. Okay. Potrzebny oddział. Niech poczekają. Oddział. Chcę go zrobić tu. Za mały. Najmniejszy oddział jaki idzie. Bo byśmy zrobili duży oddział tutaj. Tak zrób. W razie taki niewielki oddział. Chyba, że poukładamy te łóżka wzdłuż tamtej ściany. Możemy spróbować. Nowa technologia. Świetnie, ukończono ulepszanie maszyny. Pamiętaj, żeby w pobliżu umieścić kilka gaśnic, żeby nasze cenne urządzenie było bezpieczne. Bungie Technologies cieszy się, że zajmujemy się ich pacjentami psychiatrycznymi i pragną się nam odwdzięczyć, dając nam dostęp do jednej ze swoich maszyn. Urządzenia odgarniającego. Ten zaawansowany technicznie sprzęt nadający się w sam raz do usuwania niechcianych sprzętów kuchennych. To fakt. Szukaj ludzi, którzy będą go potrzebować. Kontynuuj rozbudowę szpitala, aby odblokować kolejne technologie. Zakup kolejnych parceli w pobliżu da nam więcej przestrzeni na rozbudowę szpitala. Próbujmy to zrobić w ten sposób, że łóżka damy po tej stronie. Damy parawan. Szafek. Waga. Koszyk.
espresso do kawy. Roślinkę gdzieś. Znaczy nie, ta roślinka to będzie bardziej przeszkadzać niż pomagać. No. Jakiś plakat walniemy. Tyle. Dobra, pielęgniarki pracujące na oddziale. Dawaj, dzisiaj to twoja praca. Zobaczmy. Ty pracujesz tylko na oddziale. Każe, ty jesteś tylko psychiatrą. Ty jesteś tylko internistą. My psychiatry nie, mamy kolejnego internistę. We dwóch. Ruda będzie pracować za łapy z higieną na papier. Ma w sobie złoto, entuzjasta, a i waru. Robi robić złe rzeczy, nie. Zobaczcie też kiepscy. O, garnek na głowie. Do tego będzie potrzebny rondelatorium. Boże, ta nazwa. 4 na 4, co? Chyba tu sobie zostawię miejsce na jakieś budynki 3x3. Wykupimy jakąś pomieszczenie obok szpitala i tam zbudujemy nasze gabinety. Tak, tak, niech poczeka. Właśnie się tym zajmujemy. Tak, niech czekają. Oho. Jeszcze 3 dni. No i fajnie. Tu chyba to nawet wejdzie tak po prostu. 4, 4, pięknie. Te dwie gaśnice. Ekspres do kawy. Pannę. Pomad z słodyczami. Roślinkę gdzieś w rogu. Kwiatnik przy drzwiach. Parę plakatów. Jeden wystarczy. Tu będzie potrzebny lekarz, który ma właśnie... Nie to, nie ma nierw. Zmienimy ciebie. Z braku laku. Ty będziesz naszym doktorem. Specjalistycznego leczenia. Kiblo pryszczka. Okej. Okay. Damy im tu jakąś ławkę. Kwiatnik. Fontanny automat z przekąskami.
stojek. Kwiatek. Drugi internista by się przydał na zmianę. W ogóle drugi gabinet internisty by się przydał. Paga w rogu, ekspres do kawy. Tak gdzieś tu w rogu. Trzy plakaty. O, może być za rośliną, ciekawe. Poziom trzeci. A, tu coś przeszkadza? Okej, odsuniemy to trochę od ściany. Nie da się przejść chyba przez tą szafkę. Jakbyśmy to zamienili miejscami. Tu dali śmietnik. Szafkę. Nie, tam nam przeszkadza. To będzie po drugiej stronie. Nie umie nigdy trafić w te Z i... Mylą mi się przyciski. Gotowe. Co to? Lecz 10 pacjentów, 90 dni. Spróbujemy. Jest jakiś internista? Jest internista na drugim poziomie. Dajesz. Psychiatra by się jakiś przydał, ale... Nie z leczeniem. Jest i aptekarz, w końcu. Masz ekskluzywny wstęp do apteki, a ty jesteś na razie we wszystkim do pomocy. Co to? Pomroczność jasna, niech poczeka. 4 na 4, pięknie. Gaśnice, ekspres do kawy. No, to wystarczyło na poziom trzeci. Wow. Okej. No i teraz przyda się lekarz, który ma same leczenie. To jeszcze ławki poustawiać. Te dwie, damy koszyk. Zastanawiam, czy tu kiosku nie walnąć. Tylko nie wiem, czy później nie zablokuje przejścia. Więc na razie się wstrzymam. Kogoś zabiliśmy, fajnie. Na razie tak to zostanie. A, kwiatek mogę dać do środka. Gabinetu. To jest... Gdzie jest kwiatek? Gra idealna na relaks, dokładnie.
Nic nie robisz, tylko budujesz. Odkryto nową chorobę. Zespół zmysłowic. Zespół zmysłowic wpływa zarówno na ciało, jak i umysł pacjenta. Pierwotnie badacze sądzili, że wywołuje ją bliskość kopalni. Dziś jednak wiadomo, że główną przyczyną jest mieszkanie w Mysłowicach. Leczymy je na oddziale. Okej. Okay. Że oddział mamy pełny. Mamy kolejkę do oddziału. Że nie wiem, czy nie powiększyć tego oddziału. I tak chyba zrobimy. Korzystamy te miejsce tutaj. Zmień. Powiększymy ten oddział, tak? Drzwi będą tu, w takim razie. Damy drugi parawan. Będzie nam potrzebna druga... drugie stanowisko. Jedno stanowisko obsługuje chyba maksymalnie 4 łóżka. Mniej więcej niż 4 łóżka. Poupychamy ich jak sardynki. Damy gdzieś tu kosz. Ślinkę. Chyba tyle. Niestety wszyscy zostaną wyrzuceni z tego pokoju. Drugiego gościa do pracy tutaj. Jakieś ławki się tu przydadzą. Panna wejdzie tu? A jak ją tak obrócę, to wejdzie. Tomat z przekąskami. Stojak tutaj walniemy. Roślinkę. To? Awans. Stanowisko asystenta. Potrzebny nam psychiatra. Kolejny awans? Nie, wizyta reporterki. Dzielnie idąca na tyłach korespondentka radia Two Point, Sally Fig Blanket, zapytała, czy może odwiedzić szpital w ramach swojego cyklu o opiece medycznej w hrabstwie. Jeśli szpital zrobi na niej dobre wrażenie, zyskamy lepszą reputację. Co o tym sądzisz? Spoko, zapraszam ją. Ma żadnego psychiatry? Wow, trzeci poziom internisty. Lubi się spierać. Dziwne komba. Teraz już na pewno będzie potrzebny drugi dozorca. Nagły przypadek farmakologiczny. Grupa pacjentów wymagających leczenia farmakologicznego uciekła z Centrum Odnowy Fundacji Sfera. Chciałem teraz miejsce, w którym znajdą profesjonalną opiekę. Łowotok. Aj, klikłem nie zamiast tak. Goddammit. Dream is not healthy. Walk. Okej. Okej. Tak powoli jest to koniec tego odcinka, także dzięki za uwagę. Się następnym. Hej.